A więc w tym przypadku rzeczywiście jest taka sprawa, że na przykład mógł przemarznąć kwiaty jabłoni, przemarznął kwiaty gruszy, a nie przemarznął kwiaty brzostwi, wiśni, śliw i czereśni. A więc tutaj ten czynnik jest znowu spowodowany, potęgowany przez prowadzenie podkładek słabo rosnących. No bo jeżeli będą małe drzewa, niskie drzewa, to głównie będą przymrozki na bardzo niskim poziomie, bo najczęściej występującymi przymrozkami w Polsce są przymrozki radiacyjne, czyli te, które powstają na skutek wypromieniowania ciepła z ziemi. No więc oczywiście w dolnej partii znajduje się bardzo zimne powietrze. I ono do wysokości naszej nosa, jak się to mówiło przy liściach, niszczy kwiaty. W tym przypadku jest większa trudność. W przypadku intensyfikacji upraw czereśniowych będzie w tym przypadku większy problem. Następnym czynnikiem, który tego mówię, jest wielkość drzewa. I tutaj macie Państwo, no już to jest to, co związane, co właściwie powiedziałem przed chwilą. W miarę postępu wielkości drzewa mamy coraz to większą wydajność kwitnienia musi być. Chcąc uzyskać dobre plony, przy starych, ekstensywnych drzewach wystarczyło niewielka partia zawiązania, parę procent zawiązania. Ja sądzę, że około 8% zawiązania wystarczyło, żeby był już dobry plon, który się notował w literaturze jako bardzo wysoki. Na przykład mówiło się, że nawet 100 kg z jednego drzewa zbierano, 70 kg z jednego drzewa. W literaturze pomologii na przykład takie są informacje. I to jest normalne. Natomiast w przypadku małych drzew my musimy mieć zawiązanie bardzo wysokie. To zawiązanie powinno wynosić 30, a nawet 40% kwiatów musi się przekształcić w owoce. Ale to jest ryzyko kwitnienia, występuje wtedy bardzo mocne. No popatrzcie Państwo, no wiecie Państwo, jakie to są drzewa na podkładkach, na podkładkach karłowych czy na podkładkach silnie rosnących. Gdybyśmy tutaj przeliczyli to, można by to było tak przeliczyć, ja to mam tu przeliczone, proszę poczekać, kiedy to znajdę tutaj, to wtedy, o proszę Państwa, proszę bardzo sobie, to jest podkładki słabo rosnące i tu jest współczynnik podany w wielkości, w wysokości plonu potrzebnego na 1 metr wysokości drzewa. I wychodzi tutaj z tego, że w przypadku podkładek silnie rosnących, tam na E12 przez 1, tam wystarczy 2 kg z 1 metra bieżącego i jest plon zabezpieczony. Natomiast w przypadku podkładek karłowych musi być ten plon dużo wyższy. Wydajność takiego kwitnienia my żądamy, musi być bardzo wysoka wydajność kwitnienia. No, więc tutaj już... Więc to jest tam wysokość drzewa, a wielkość plonu. I trzecim czynnikiem jest niezgodność gametofityczna. Otóż wszystkie rośliny sadownicze, nie można mówić, że to są rośliny samobytne. To jest bardzo złe określenie. To są wszystko rośliny obcopylne, zapylane przez owady. To trzeba sobie zdać sprawę bardzo poważnie. Tam muszą być pszczoły, muszą być owady zapylające w sadzie, niezależnie od tego, jaki to jest gatunek. Nawet w przypadku porzeczek czy w przypadku borówek też to samo. W przypadku truskawek tak samo. To nie można liczyć na to, że chociaż są te mechanizmy, bardzo ciekawe zresztą odnośnie zapylenia samoczynnego, bo takie przypadki też są. To jednak jest minimalna ilość. Za chwileczkę zresztą powiedziałem. Tutaj muszą być wszystkie owadobylne, ale one mają zabezpieczenie specjalne. Mianowicie, jeżeli dostanie się pyłek z własnej odmiany na znamie słupka, to wtedy on jest rozpoznawany jako własny i na drodze genetycznej jest odrzucany. No przecież mój kolega właśnie to mówił z Holandii. To jest po prostu niezgodność, która jest określana, niezgodność występująca w roślinie. To jest bardzo dobre zjawisko. Dlatego, że rośliny w ten sposób bronią się przed powstawaniem pokolenia następnego, bardzo wrażliwego na choroby. My to zresztą jest zjawisko występujące powszechnie u zwierząt, u ludzi tak samo. Jeżeli by tego nie było, tego rozmnażania płciowego, to nie mielibyśmy możliwości zabezpieczenia roślin przed chorobami. Chorobami na przykład wirusowymi, ale to jest bardzo korzystne. I to zawsze występuje. I występuje u siebie. Jeżeli hodowca prowadzi nową odmianę, to on prowadzi krzyżowanie i następnie wysiewa te rośliny. Wysiewa rośliny i sprawdza na plantacji, które są najlepsze.
No i oczywiście wydali wybiera najlepszą. Ale one na tej plantacji, gdzie jest dziesiątki siewek koło niego, on wybiera sobie rośliny, które mają wspaniale warunki zapewnienia. Najczęściej podaje to do produkcji, a w produkcji jest jednoodmianowa kwadera. A więc absolutnie to się nie zgadza, bo wszędzie jest niezgodność dermatofityczna. Oczywiście trzeba sprawdzać. Musi hodowca dać różnych wiedzy, ale 20-30 lat temu nie wiedzieli, bo polecali nam do produkcji odmiany samopłodne, oczywiście, bo nie samopłodne, tylko ortopłodne, wymagające krzowego zapylenia i już były pewne ilości pracowały. No i trzecia trudność to jest trudność uzyskiwania owoców wysokiej jakości. Tutaj mamy ogromny problem i kwitnienie ma ogromny wpływ na jakość owoców tak samo. To sobie nie zdajemy sprawy. Na przykład kwitnienie ma ogromny wpływ na wybarwienie owoców. Tak jeszcze Państwu przedstawię, nie wiem, czy to wszystko zdążę. No, na szczęście są pewne czynniki korzystne. Ja już teraz mówię te korzystne czynniki i te korzystne czynniki są tu na dole, a więc przede wszystkim występowanie krótkopędów. To jest jedna rzecz, to jest bardzo korzystna, bardzo rzadko występująca w większości takich roślin, na przykład. Wiśni nie ma krótkopędu, ale to jest inny mechanizm. Następnie drugi czynnik to jest patenokarpia, która występuje u czereśni. Patenokarpia to jest powstawanie owoców beznasiennych. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, ale niektóre odmiany nie potrzebują zapylaczy, nie potrzebują specjalnych warunków, ponieważ zawiązują owoce patenokarpicznie, to znaczy beznasienne. To jest zjawisko dosyć szeroko znane w przypadku drzewesko, w przypadku wiśni tak samo. Tutaj odkryliśmy to zupełnie przypadkowo. Co to znaczy beznasienne owoce? Oczywiście proszę pamiętać, że pestka to nie jest nasiono. To jest wytwór ściany zalążnej, to jest endokarp. Natomiast nasiona są pszczoty, dopiero pestce. I bardzo wiele owoców, wiele odmian wczesnych ma owoce beznasienne, czyli bez nasion środków z pestkami. I to w dużym procencie. No i wreszcie ostatnie to są odmiany samopłodne, które mogą być wprowadzane do produkcji, też są pewnym rozwiązaniem. No, teraz po kolei, a więc te krótkopędy. Krótkopęd jest gwarancją wysokich obronów. W przypadku wysokich drzew krótkopędów i na drzewie wtedy były miliony kwiatów. Wystarczyło kilka procent, to co powiedziałem na początku, plon zabezpieczony. A więc to jest ogromna zaleta w czereśni. W jednym krótkopędzie, na jednym krótkopędzie, proszę zwrócić uwagę, tam jest 5 pąków kwiatostanowych. Każdy pąk kwiatostanowy ma po 3-4 kwiaty. W związku z tym one kwitną takimi buławami całymi, takimi bukietami. Ale to jest ogromna zaleta czereśni. I potem to nie wygląda w ten sposób, że to bardzo ładnie się prezentuje. I teraz termin doświadczenia już nasze bezpośrednie, ale to jest początek kwitnienia. Czereśni u nas w naszym kraju zaczyna się 18 kwietnia i kończy się ostatnie terminy, najpóźniej kwitną 28 kwietnia. I to jest bardzo istotna sprawa. Mianowicie w tym okresie czasu nie ma pszczół. Dlatego oczywiście pszczoły są, ale występuje pokolenie zimowe, które zbiera tylko właściwie pyłek na wykarmienie młodego pokolenia. I jest taka krótka przerwa, jednego tygodnia, jest minimalna ilość pszczół. Jeżeli zostawicie Państwo plantację porzeczki, plantację czereśni bez specjalnego zabezpieczenia pszczoły, to nie będziecie mieć pszczół. Na początku kwitnienia głodówki pojawia się już ogromna ilość pszczół. Nawet jeżeli nie macie plantacji, nie macie specjalnie przewożonych do sadu, to one już wtedy i tak zawędrują. Natomiast w przypadku czereśni się to nie będzie stało. No, termin kwitnienia trwa tam parę dni, to Państwo macie przedstawione na przedroczu. No, rozpiętość jest oczywiście tam dosyć duża, ja o tym jeszcze takie jeszcze Państwu powiem. I tutaj już to przedstawię. I tutaj macie Państwo ryzyko uprawy, pytacie się o tym. Otóż zestawiliśmy tutaj takie 13 lat, ostatnie 13 lat, kiedy obserwowaliśmy owocowanie. Wcześniej już zwrócił uwagę, że już w 13 latach, 8 latach były dobre plony. Natomiast w 5 latach nie było plonu prawie żadnego. A więc ryzyko uprawy jest dosyć duże. 8 na 13 to jest jakieś 60 parę procent.
Ale zwróćcie Państwo uwagę, że w jednym roku, tam 2011 wystąpił przymrozek. Ale my już wiedzieliśmy, że te przymrozki będą występowały, będą problemy, ponieważ mieliśmy te pieniądze, zabezpieczyliśmy rośliny przed przymrozkami. W nocy ochroniliśmy sad przed przymrozkiem poprzez zadymianie. Ponieważ była niewielki spadek temperatury, to wystarczyło zupełnie dobrze i plon był zabezpieczony całkowicie. Doświadczenie zostało przeprowadzone zupełnie dobrze. Ale gdyby nie było tego, byłoby 7 na 13. To już jest mniej, to już jest 60% ryzyka. Więc to znaczy 40% straty, a 60% musicie Państwo zrozumieć z tym, że trzeba było w jakiś sposób zabezpieczyć sobie roślinę przed przymrozkami i wtedy będziecie mieli w miarę regularny plon, powiedzmy sobie raz na 4 lata wystąpi przymrozek. Tak średnia z naszych warunków klimatycznych, więc wyniki uzyskane tu w Małopolsce, a więc to jest w miarę rajna sprawa. No ale ta niezgodność, to już mówię, niezgodność gametoficzna, o której mówiłem na początku, znaczy Państwo tutaj przedstawiono tą niezgodność gametoficzną. Mianowicie jest taka sprawa, że jeżeli mamy odmianę jakąkolwiek, te śmieci odmiany, i ona ma, jest diploidalną odmianą, wszystkie są diploidalne odmiany, to mają dwa zestawy garniturów chromozomowych. Dwa, to jest diploid. Teraz w każdym zestawie jest gen niezgodności. Ten gen niezgodności można by porównać do takiego czegoś jak na przykład jabłoń. To jest jabłoń. I jabłoń to jest niedbejny gen niezgodności. I on występuje, ten gen niezgodności występuje w wielu alelach, czyli w takich odmianach. Tak jak odmiany jabłoni jest, tak i takie, takie odmiany. I tak samo jest ten alel. A więc jest gen niezgodności, który ma kilkanaście aleli. I te alele są numerowane w zależności od wyników badań. Jest 1, jest 2, jest 3 i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli popatrzycie się Państwo na tę pierwszą ilustrację, tam jest S1 i S1, na znamieniu słupa macie S1 i S1 tak samo, czyli pyrek ten sam z tej odmiany pochodzi, zatrzymany jest wzrost łapieżki brukowej, nie ma zapłodnienia. Ale w drugim przypadku środkowym mamy S1 jest 2, S1 jest 2, padł pyłek S3 z jakiejś innej odmiany o składzie na przykład S1, S3 może być tak samo i 50% pyłku nie będzie kiełkowała, to niepotrzebne jest, bo 50% pyłku to jest bardzo duża ilość. S3 te 50% pyłku kiełkuje i doprowadza do zapłodnienia, więc mamy już zgodność w tym przypadku. No idealna jest taka sytuacja, gdy mamy jedną odmianę S1, S2, a następne zapytanie następuje S3, S4, tak jak w tym przypadku ostatnim, wtedy już następuje przerastanie łapieżki brukowej. Jeżeli mamy identyczną łapieżkę brukową jak alel genu niezgodności, to wtedy następuje zahamowanie wzrostu łapieżki brukowej już na znamieniu, albo bezpośrednio pod znamieniem. I to jest ta niezgodność gametofityczna. Proszę zobaczyć, to jest zdjęcie takiego, bo to było obserwowane pod mikroskopem, to jest zdjęcie odmiany kordia, swobodnie zapytanej. I na znamieniu macie wszystko niebieskie, a tam te łagietki są takie seledynowe, ale te za ziarna bułku przerastają przez tankę przewodzącą, czyli pisówka. No a tu w drugim przypadku, o proszę zobaczyć, to jest van zapylony własnym pyłkiem, ogromna ilość pyłku na znamieniu i łagietki pyłkowe nie przerastają do środka czy tanki przewodzącej, czyli pisówka. Tutaj mamy przekrój przez całą szyjkę słupka, gdzie jest zgodność całkowita, ale dwa piłkowe przerastają. No, nie będę już się rozpatrywał bardzo precyzyjnie, to są bardzo ciekawe zjawiska, proszę zobaczyć, jak sobie selekcjonuje czeleść na wspaniale. Dopuszcza do zalążeń tylko jedną łagiewkę, chociaż ma ich dziesiątki do dyspozycji. To tam jest kanta, jest tak zwężona i tam się nie przedostanie więcej łagiewek niż tylko 2-3 i tylko tyle może przerosnąć do zalążeń. No i następnie przerasta do zalążków, zalążka, proszę zobaczyć, tutaj następuje już zapłodnienie, dojście do woreczka zalążkowego i zapłodnienie powstanie owoców. I teraz sprawa tych aleli. Chciałbym Państwu prosić, bo to Wam ułatwi, proszę to starać się uważać, ja to pewne uproszczenia robię naukowe, ale wydaje mi się, że po wielu latach pracy potrafię już to coś takiego zrobić. Otóż tak, do roku 1990 w przypadku czerwieni sądzono, że jest 6 aleli genu niezgodności. A więc od 1 do 6. W związku z tym, ile możliwych jest kombinacji? Może być pierwszy z drugim, pierwszy z trzecią, pierwszy z czwartą i tak dalej. Na to jest odpowiedni wzór. Upracowany już bardzo dawno i te badania były prowadzone około 100 lat temu.
80 lat temu były takie publikacje pierwsze, bardzo poważne, opublikowane w Niemczech. Otóż te kombinacje to są ilość aleli pomnożona razy ilość aleli mniej 1 podzielone przez 2. N razy N minus 1 podzielone przez 2, więc jeżeli mamy 6, to 6 razy 5 jest 30, podzielone przez pół, przez 2, to jest 15. Ale mamy 15 grup niezgodności. Okazuje się, że literatura zanotowała tylko 12 grup niezgodności. Nie 15, a 12. Prawdopodobnie 3 pozostałe występowały u gatunków dzikiego słońca. A więc prawdopodobieństwo natrafienia na odmianę należącą do tej samej grupy niezgodności jest duże. Bo w przypadku jabłoni było 45, 10 aleli, czyli 45 grup niezgodności. A więc to jest duże. I dlatego wszyscy się dali tych krzyżówek. Nie chcieli tego podejmować. Każdy musiał sprawdzać to genetycznie. Dlatego, że prawdopodobieństwo w przypadku 12 grup niezgodności jest duże. Ale co się stało w ostatnich 10 latach? Otóż odkryto, że tych aleli nie, ja nie ma 6, tylko jest 20 aleli genu niezgodności. Tak, 20. A więc 20 aleli genu niezgodności. W związku z tym prawdopodobieństwo zaczyna się zupełnie zmieniać. 190 grup niezgodności, stwierdzono następnie, wytypowano 26 grup niezgodności, poznano, pozostałe mówi się, że jeszcze nie znamy i sprawa jest teraz całkowicie otwarta, bo jeżeli my mamy 26 grup niezgodności, które notowane jest, to się zmieniło wszystko diametralnie. Doszło do tego, że nie musicie Państwo się tego wszystkiego uczyć, nie musicie tego wszystkiego szukać. Która to jest grupa niezgodności. Wystarczy, że dobierzecie termin kwitnienia. Ale bardzo precyzyjnie trzeba dobrać termin kwitnienia. I to jest wtedy najistotniejsze. I ręczę, że nie traficie Państwo na odmianę należącą do tej samej grupy niezgodności. Jeżeli jeszcze jeden warunek trzeba spełnić. Trzeba patrzeć na pochodzenie odmian. Jeżeli to są jakieś sporty krótkopędowe na przykład, często się pojawiają, to wtedy może być prawdopodobieństwo takiej samej grupy niezgodności i będzie niezgodność. Ale w takim przypadku to nie traficie często na grupy niezgodności. No i jeszcze to jest jedno uproszczenie. Druga sprawa to są te problemy z samochłodnymi odmianami. Otóż samochłodne odmiany występują. W 1954 roku naświetlono zrazy odmian czereśni promieniowaniem kobaltowym, promieniowaniem gamma. I potem następnie zaoklizowano te odmiany. Te oczka założona pod kartkę. I patrzono na pokolenie i znaleziono jedną odmianę stella, która była samopłodna. I od niej powstało bardzo dużo odmian samopłodnych. Mamy już ich całych grup. Jest cała grupa odmian samopłodnych, która jest idealnym zapylaczem dla wszystkich odmian. Oczywiście termin kwitnienia musi się zgadzać. I jest również samopłodna w obrębie swojej własnej grupy. I rozwiązaniem najlepszym byłoby w takim razie wprowadzenie samopłodnych odmian, tak jak powiedziałem w przypadku porzeczki czarnej, czy w przypadku wiśni. Tymczasem tutaj nie jest to takie dobre. Dlatego, że w przypadku samopłodności czereśnie wiążą za dużo związków jadowych, związków owocowych i należałoby je przerzedzać. Niestety to przerzedzanie jest problemem już. A więc chcąc uzyskać dobre, wydajne odmiany czereśni, dobrze sprzedające się, niedrobniejące, należałoby jednak na razie nie stosować tych odmian samopłodnych. Tak według tych naszych obserwacji wspólnych tam z kolegą, który nawet też na sali jest, on się też z tym zgadza, nie stosować tych odmian, dlatego że one będą sprowadzać bardzo wiele problemów. No, oczywiście rozwiązują sprawę zapylenia, ale nie będą problemy innego typu dotyczącego. Więc tutaj macie Państwo taką próbę rozwiązania problemów zapylaczy w Polsce dla naszych warunków. Są te odmiany najbardziej takie znane. Następnie bardzo precyzyjnie podaliśmy termin kwitnienia. Bo aż na 5 terminów, proszę zwrócić uwagę, więc odmiany kwitnące bardzo wcześnie, w pierwszych 2-3 dniach kwitnienia. Następnie, które kwitną w 4-5 dniu kwitnienia, w 6-7, 8-9, tak krótko. I w obrębie tego trzeba dobierać zapylacze. A więc jeżeli będziecie oddali wana, proszę zobaczyć, że ten premier jest dobry, ale z drugiej grupy kwitnieniowej też będzie, ale Rainer, Burla, Wanda będą zapylaczami dla Libana.
i konkretnie dla Andy trzeba wydobyć metod trener z pierwszej grupy, ewentualnie Liman, to jest trochę za wczesna dla Andy, ale z drugiej, z następnej grupy Schneidera późno, Technowan, Wega, Oktania, ale w obrębie tych środkowej grupy traktowane jako wybiorcze i następnie dwie sąsiadujące grupy tak wybierać. To jest opublikowane w materiałach, w książce, które opublikowaliśmy, ale to jest dosyć istotna sprawa. No i jakoś tak bardzo... No i teraz przechodzę już do zabieracie. Mam chwilę czasu, może dążę jeszcze. Otóż tej procent owoców partenokarpii, czy zwróćcie Państwo uwagę, pan Burland, ile procent owoców może powstać na drodze partenokarpii, nie zapylenia, tylko beznasienne powstają. Wczesne odmiany, takie wspaniale dostosowują. Dlatego te wczesne odmiany na jówki zawsze dobrze owocowały. One zawsze u nas bardzo dobrze owocowały, nie było problemów, ale to były drobne bardzo owoce, najczęściej owoce beznasienne. No i uzyskanie owoców oczywiście dobrej jakości, tutaj myślę o tej gardzie. I tu jest jeszcze jedna nasza uwaga, ja już nie będę Państwu tego tak szybko dokładnie przedstawiał, ale wykazaliśmy w tych badaniach, że jeżeli chcecie Państwo uzyskać poprawienie barwy owoców, to należy dobrać zapylacz bardzo intensywnie wybarwiony też. On potrafi przekazać te cechy już na owoc. To jest zjawisko fenomenalne, bo normalnie się to przekazuje proszę z nasiona. Tymczasem to jest zjawisko ksenii notowane nauce bardzo dawno już temu. I tutaj bardzo dobrze występuje właśnie w przypadku czereśni. Jeżeli chcemy zaciemnić albo troszeczkę rozjaśnić, bo to już nie są konsumenci, to wtedy można byłoby wybalić. Mamy rozpatrzone to bardzo dokładnie w latach, która odmiana, ja zresztą za chwilę to spokojem, która odmiana przenosi tę cechę ciemnego owocu na owoce już od razu, co poza wyleniem. No i dobór zapylaczy. To jest doświadczenie główne, które właśnie przedstawiam. Tutaj proszę zobaczyć, jak dużo odmian braliśmy, jak dużo zapylaczy zbieraliśmy na poszczególnych odmian. No, to powinno na razie wystarczyć. Oczywiście wiem, że to są nowości, ale to wtedy zbrał. Jeżeli macie Państwo nową odmianę i tą nową odmianę chcecie zobaczyć, czy jest, jaki jest zapylacz, no to może na chwileczkę troszeczkę zagazowałem w tym przypadku, za chwilę. Najpierw umówię te zapylacze. Otóż proszę zobaczyć pierwsze. To jest Liban na górze i jest Liban zapylony własnym pyłkiem i Liban zapylony urlatem. No oczywiście odmiana samopłonna nie ma zagrożenia owoców w przypadku zapylenia własnym pyłkiem. Rok 2009 jest zagrożenie. A więc temperatura była bardzo wysoka, to był rok obronnego owocowania czereśni w Polsce. Wszyscy wtedy notowali, że mają bardzo wysokie plony. Proszę zobaczyć, jak wysokie są te plony. 42% zawiązania w przypadku swobodnego zapylenia. A w następnym roku spada nam to zawiązanie. To 26 czy do 14%. Ale co jest rok? Przede wszystkim ten rok był bardzo ciepły. W następnych latach no nie zwracaliśmy uwagi na obecność pszczół. Wydawało nam się, że wszystko będzie w porządku. Tymczasem przychodzą lata 2010, to był rok, który dobrze kwituje, ale gdy zaczęła kwitnąć rewina, rozpoczęły się deszcze. I te deszcze trwały przez 30 dni. No, kwitnienie sprawdziliśmy wszystkie, tylko owocowanie było trochę słabsze, ale jednak zostało trochę. Ale w przypadkach drzew położonych w bardzo niskim zaledwie wymieniu, czy zalewowych terenach system korzeniowy nie wytrzymał i liście wszystkie spadły z drzew. A więc tyle jest w przypadku dobór dla Libana. Następnie mamy burla. No i ten burla jest w jednym miejscu na czerwony kolor podniesiony. 81% zagrożenia, 35% i 20%, to się nie znalazło, i 22% i na czerwony kolor. To znaczy, że burla zapylony Libanem jest najlepsze zawiązanie, bo trudno powiedzieć, żeby tam barwa była przeniesiona może. To jest po prostu zawiązanie, bardzo dobre korelacja kwitnieniowa była. Pan daje się troszkę później kwitnie i nie była dobrym zawiązaniem dla burlata. Może tutaj bym nie wiązał z zjawiskiem ksenii, tylko raczej z terminem kwitnienia. No teraz jest następna odmiana, to jest wanda. I wanda zawylona burlatem. Burlat przenosi bardzo dobrze barwę, bo ma bardzo ciemne owoce i przeniósł tę barwę również przy zapyleniu wandy. Wandy poprawił barwę wandy. Ale najlepszym zapylaczem w tym przypadku dla tej odmiany jest odmiana burlat.
No dla odmiany walno, no to już jest odmiana przejściowa, już odmiana odchodząca, ale rzeczywiście też Burnard poprawił, jednak najbardziej wbawione owoce były w przypadku odmiany Burnard jako zamykacz święty. No tutaj jest następna odmiana, to jest odmiana Cordial. No i zapylaczem najlepszym jest Hedelwijska. Hedelwijska jest doskonałym odmianą pod względem wartości zapyleniowej i wartości kwitnieniowej. No niestety są odmiana, która jest bardzo krytykowana w sytuacji, której Państwo oczywiście doskonale wiecie, ale jako zapylacz można czasami w przypadkach takich bardzo trudnych ratować się od odmiany. No i zwróćcie Państwo uwagę, że w miarę upływu lat to zawiązanie spada o 6-8%. No więc niekorzystnie czynniki jakieś odpływają, tak jeszcze to wszystko wiemy. No. Tutaj jest Hedelwijska, zawylona odmianą Cordial na najlepsze wyniki, ale proszę popatrzeć, że jednak jedna sprawa jest bardzo ciekawa. Mianowicie, jeżeli Państwo porównacie zawiązanie owoców w przypadku krzyżówek, to ono jest wyższe niż w przypadku swobodnego zapylenia czasami. Ale tak nie może być nigdy. Jeżeli taka sytuacja jest, na przykład jest w przypadku, tutaj jest nawet, nie ma tak 40%, to nawet bardzo dobrze mimo wszystko to wystąpiło, no ale jest w przypadku, no nie, postawmy to, tak nie można tego, może tak to zupełnie to wszystko. No cóż, następna odmiana Rapins jest ta odmiana, samopłodna odmiana i rzeczywiście jest samopłodną odmianą, te doświadczenia wykazały. I ostatnia odmiana Legina, która była badana najlepszym zapylaczem dla niej jest Hedelwijska, która rzeczywiście w tym przypadku była najlepsza zapylaczem, niestety nie mieliśmy Sylwii. W ostatnim roku się to nie zgodziło, Sylwia nie za wcześnie w stosunku do Reginy. Reginę zauważyliśmy, że to jest odmiana niezbyt interesująca. Znaczy ja bym powiedział, żeby nie sadzić tych odmian. To jest odmiana, która ma pewne zjawiska genetycznie nieustabilizowane. Ona podobnie się zachowuje jak odmiany wiśni, które zostały selekcjonowane jako tak zwane niesiewki, tylko to były wiślanki, takie lokalne odmiany. No i teraz następna sprawa, ja już kończę. Ostatnia sprawa, którą chciałbym Państwu tutaj przedstawić. Otóż zebrałem tutaj wyniki średnie z tych 3 lat. Średnie zawiązanie jest. Znacie Państwo 27,3% zapewne własne długi. I następnie zrobiliśmy taki eksperyment na jeden rok. Mianowicie przywieźliśmy do sadu bardzo dużej ilości pszczół. Tam, gdzie było to doświadczenie prowadzone, to było na prawie 0,5 hektara, 0,5 hektara w kwaterze. Przywieźliśmy na 40 arów dokładnie. Przywieźliśmy 3 roje pszczele. Szybnie. I popatrzcie Państwo, co się stało przy takim dodatkowym przepszczeleniu. Otóż w przypadku swobodnego zapylenia 27% to jest średnia z kilku lat. 3 lat, gdzie było niekiedy bardzo słabe. A zawiązanie w tym jednym roku jest 32%. Ale to jest różnica zaledwie 5%, ale to nieprawda. Bo to jest 27,5% w tym, patrząc, to jest różnica prawie 20% w plonie. Ale w tym pierwszej odmianie już jest zwyżka plonu 20%. Następnie przy burlacie jest zwyżka 10%, to jest prawie 20%, prawie 30% zwyżki plonu w przypadku dodatkowego założenia pszczół. No, w bandzie jest też bardzo duża różnica. No, jest jeszcze taka sytuacja, że jest Lapins tutaj i proszę zwrócić uwagę, że Lapins w przypadku swobodnego zapylenia 24,3 przy dodatkowej ilości pszczół 33%. W kombinacji zapylenia Lapinsem jest 36%, a więc to jest, potwierdziła się jedna zasada, którą Państwo powinniście sprawdzić. Nie tak. Jeżeli w przeprowadzonej krzyżówce ręcznie, a więc jeżeli weźmiecie sobie 100 kwiatów, obojętnie, nie musicie to specjalnie znaczyć, to żeby dowiedzieć się, i na tych 100 kwiatach przeprowadzić sobie krzyżówkę, to znaczy przeprowadzić sobie były z obcej odmiany, wziąć kwiaty z obcej odmiany, następnie tymi kwiatami podszedł znamiono słupu. Jeżeli to zawiązanie w przypadku tej waszej kombinacji będzie takie samo jak w wypadku swobodnego zapylenia, to znaczy, że jest dostateczna ilość pszczół w sadzie. Ale jeżeli zapylenie ręczne daje wynik wyższy niż swobodne zapylenie, to znaczy, że po prostu nie ma pszczół w sadzie. Nie ma owadu zapylających. I tutaj jest jeszcze trzecia kombinacja przy zapięcie zaoczynnym. Proszę zwrócić uwagę, to jest kombinacja specjalnie wprowadzona w tym jednym roku. Mianowicie zaizolowaliśmy kwiaty
I nie prowadziliśmy żadnej ingerencji, oczywiście pszczoły nie zwiedziły, bo to by zainteresowane geny. Okazuje się, że samoczynnie zapylić się, to co mówiłem na początku, samoczynnie zapylić się kwiat rapińca samochodnego zresztą nie jest w stanie, a więc nie wolno zostawiać całych bez pszczół, bez owadu zapylających, bo nie będzie. Samoczynnego zapylenia nie występuje samoczynne zapylenie. Samoczynne zapylenie czasami można było rozwinąć, to jest zagadnienie, to bardzo szerokie. Nie będę tego rozwijał. Tutaj ostatnia odmiana Regina, która tutaj w tym przypadku zachowała się tak, jak się zachowała, mimo pszczół, brak zapylaczy, odklanie pieniądze w tym terminie i w związku z tym słabo ocenia. Tyle, dziękuję bardzo. Przepraszam, że mówię bardzo długo. Panie profesorze, tutaj pan mówił na temat zapylenia pyłkiem czereśni. Czy są jakieś doniesienia i potwierdzone badania zapylenia pyłkiem wiśni, któryś odmiot? Proszę Państwa, to są zawsze takie hipotezy, które krążą po świecie. Nigdy czegoś takiego nie ma. To jest absolutnie nieprawda. Z kilku względów. Przede wszystkim z takiego względu, że wiśnie kwitną później niż czereśnie. Ale tutaj nie można czegoś takiego polecać. So, jak próbowałem dobrać zapylacze dla wiśni, to mi przychodzili ludzie wtedy 30 lat temu i wtedy mówili, proszę próbować zapylać czereśniami wiśnie, ale oczywiście to też nie można czegoś takiego przeprowadzić. Czy może jakieś inne jeszcze pytanie dotyczące wielokwitnienia? Co pan powie na temat zapylenia czereśni chemicznie betoksonem? To się często zdarza i niektórzy to... Chemicznie nie rozumie się. Betoksonem. Na przykład ten wzrost. No. Pomidory się zapylało kiedyś. A, też rozumiem, o co chodzi. Ale to jest niemożliwe do zrobienia. Dlatego, że to są miliony piachów, a więc to jest opata. Poprzez zmiany piachów. Petoxon, tak? A to jest bigalinia. Już wiem, o co chodzi. Tak, tak. No to jest absolutnie nieaktualne w tym przypadku. Dlatego, że to było próbowane na wiśniach 30 lat temu przez Ugolnika Poznania i problemem było zrywanie owoców, bo tak twardo się trzymają owoce, że nie można tego zrywać. One za późno dojrzewały. To jest absolutnie nieudana metoda. Nie da rady się tego zastosować. Oczywiście chodzi o owoce patologiczne, bo tam jest gibberellina. GH4. Nie. Absolutnie. Już wiem, że to jest. Proszę, następne pytanie. Kuję, czy są jakieś inne jeszcze pytania? Nie ma. No i dziękuję za te pytania.